Pobudzik w Radiu SK. No i trafiliśmy dzisiaj do Żanety. Dzień dobry. Halo, halo, Żaneta. Dzień dobry. Żaneta, jesteś przy maszynie, dzielna dziewczyna, tak? Tak, tak. I co, przysnęłaś czy nie przysnęłaś? Weź nam tutaj powiedz. Oczy się zamykają, nawet kawa nie pomaga. Ale... Właśnie, bo Żaneta tutaj do nas napisała dramatycznego SMS-a, że pracuje od 6 rano. Niestety ostatnio w pracy często zdarza mi się przysypiać przy maszynie. Oczy same się zamykają, a ryzykowne to jest, bo mogę sobie zrobić krzywdę i innym też. Jaka to maszyna? Taka zgrzewarka. A, pracowałem przy zgrzewarce, ja wiem co to jest. Uff, tak? To może być zadyma straszna. Czy jakbyś pracowała w mennicy, to by nas zainteresowało. Mogłabyś przymknąć oko na to, że pieniądze wychodzą na przykład. Oj, na to bym chyba nie mogła przymknąć. Słuchaj, ale poczekaj, Żaneta, ty zgrzewasz jakieś opakowania? Nie, nie, nie. Opakowania nie. Maseczki? Tak, tak. Maseczki, a ile takich dziennie musisz zgrzać? No, trochę, trochę. No, ale rząd trochę, wielkości, trochę no ile to jest? No trochę, słyszałeś, no to parę milionów. No, trzy tysiące. No trzy tysiące, no to prawie, no, proszę, widzisz, no trochę, trochę. Bo trochę samo to jest 1,5 tysiąca, trochę to są 3 tysiące. Rozumiem, to jest wszystko jasne, Żanetko, dla mnie. Żanetko, słuchaj, to trzymaj się, no nie wiem, wysłać ci jakiś tam kubek kawy, zamówić coś, czy już cię pobudził nasz telefon? O, telefon pobudził, to, ja myślę sobie, że jeszcze będziemy do ciebie tak dzwonić mniej więcej co pół godziny. Jak tylko będziesz przysypiać, to wiesz, wysyłaj SMS-a, od razu my dzwonimy do ciebie, dobrze? A przy okazji dajemy ci jeszcze morningowy zegar ścienny, żeby ci odliczał czas, żeby szybciej mijał do końca pracy, okej? Okej, dzięki. Powieź go tam nad zgrzewarką, dobrze? O, tak, dobry pomysł. Na super, razie, fajnie. Pa. Trzymaj się, cześć. Cześć. Morning, czyli Szymon i Iga w radiu. SK Warszawa.